sobie. Wtedy. Jedziemy sobie do Sopotu na wycieczkę, zobaczyć Wielkie Morze i wielkie stadiony. Mały przystanek i myślę, że sobie poradzimy. Małym problemem, paliwa nam zabrakło. Nie wiem, co mam zrobić. Róbmy to. Dziękuję. Róbmy to. Olej ląduje oczywiście do kosza, bo nie jest nam to potrzebne. Dolejemy jedyny prawdziwy olej. Pojedziemy dalej. Dziękuję, nasz owoc. Olej. Do picia. Witamy w wielkim świecie. Bo uważamy, że to jest, panowie, naprawdę mega ważne i na tym byśmy się chcieli skupić, na tych błędach własnych, żeby było ich jak najmniej, na jakości podania, na jakichś pojedynkach jeden na jeden. Tam w tym tygodniu pracowaliśmy w bocznych sektorach na obieg, także chcielibyśmy, żebyśmy to dzisiaj wykorzystali, przede wszystkim tutaj Tomaszewski, Koziatek, Jarek i Marciniak. Ci ludzie, którzy wychodzą od początku, tak? Bo na pewno jakieś tam zmiany będą. Także tutaj byśmy chcieli, żebyśmy się dużo skupili na tych bocznych sektorach. Jeżeli podejdą wysoko, nie będzie tych możliwości, no to wiadomo, to też nie jest żaden wstyd, żeby zagrać dłuższą piłkę, aczkolwiek chcielibyśmy, żebyśmy grali na krótko. Kaszę do tej pierwszej piłki, tylko my musimy wtedy podejść bardzo blisko, żeby tą piłkę drugą zebrać, bo tak naprawdę z tej drugiej piłki się gra i ta pierwsza nie jest aż tak ważna, tylko jest ta druga. Także to, o to też zadbajmy. Często w ostatnich sytuacjach miałeś przy sobie Dawida, zagrać z nim, on zagra z tobą, pusta bramka, w taki sposób najłatwiej się odbudować, żeby na ligę to zaskutkowało tą pewnością siebie. Spod tego wysokiego pressingu wychodzimy, jest ok, nie? Dawid, na dziewiątkę pójdziesz? Spróbujemy? Taka nieprzyjemna sytuacja meczowa, która dosyć często ma miejsce, czyli Dawid gdzieś tam skacząc do główki upadł na stopę przeciwnika i podkręcił staw skokowy. No w tej sytuacji co? No kluczowe pierwsze 15-20 minut, żeby to schłodzić porządnie, a organizm już tak naprawdę, jak organizm zareaguje, to już tego nie wiemy, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, w jakim stopniu to jest podkręcenie. Tak naprawdę, jeżeli będzie, nie wiem, torebka stawowa pęknięta, no to może być nawet i 2 miesiące tak naprawdę. Mm-hmm. Boli mnie pięta i czy mógłbym masażystami ją pomasować? Pięta Achillesa? Tak. Co ty? To jest nasz masażysta. I nie tylko facetów, ale panie również. A i pozdrawiam oczywiście placówkę Active Med. Dzięki. Active Med, tak? Active Centrum. Active Centrum. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Gorące pozdrowienia dla portalu Kujawska Piłka Football Leaks. Obiecane z komentarza. Trzymam za słowo, widzimy się na wywiadzie. Bieganie, nie? Ale to nie chodzi o to, żeby bieganie. No. Ja nie mogę podchodzić do 3 zawodników, no tak, którzy rozegrają, nie? Jak zawieje, to kurde, jak na halnym. Tylko brakuje golonki z piwem, żeby było typowo góralsko. Jak oceniasz dzisiejsze spotkanie ogólnie? Fajna przygoda, grupy młodzieżowe potrafią grać w piłkę, to trzeba przyznać. Drużyna Lech Gdańsk na duży plus, również fajnie.
walczyliśmy i, walczymy dalej. Nie, wszystko fajnie, to już gdzieś tam ostatnie treningi, koniec praktycznie okresu przygotowawczego, przed nami ostatni sparring. No i 11 rozpoczynamy kolejną rundę, także no, jesteśmy wszyscy pozytywnej myśli. Tak. Trzymaj, ja będę w odwrotku. Ja będę. Bo mi Znalazłem złodzieja piłek. A właśnie jednej brakuje. Jest wszystko? Jest wszystko, tylko jest zimno. Nawet zimno jest, sorry. Tak się powiem. Jest wszystko, nawet zimno. Gustaw! Gustaw! Zobacz na rozegranie! Teraz w sierpcu 500 jest.